Cześć Konrad. Cześć Wojtek. Witamy Was na stoisku Foxa. Witamy. Konrad, opiekun Foxa. Tak, zgadza się. Czemu jesteś opiekunem Foxa? Ponoć jeździsz trochę. Coś tam jeżdżę. Trochę się wywracam, trochę jeżdżę. Okej, okay. Mamy nową kolekcję. Czy to już jest cała kolekcja? Nie, no jest to pierwsza dostawa z kilku, które będą tutaj, myślę, że do końca marca wszystko powinno już przyjechać. Póki co przyjechały nowe Drop Frame Pro. Co to jest? Czyli no to jest kask tak zwany C4, czyli jeszcze nie full face, ale jest oczywiście bardziej zabudowany. Nowa wersja, która naprawiła trochę błędów poprzedniej, czyli regulowany daszek, mikroregulacja z systemem BOA. Oczywiście kask wyposażony jest również w system MIPS. Więc myślę, że tutaj tak naprawdę znajdzie swoich zwolenników, choć jest to dość kontrowersyjny kask. A z full face'ów jest coś nowego? Przyjechały nowe kolory drop frame'ów RS-ów. No to jest to kask, który był w zeszłym roku pokazany, więc no, myślę, że tutaj na razie się nic poza kolorami nie zmieni. Na pewno przyjadą jeszcze nowe Rampage'e. Czyli to jest taki topowy kask. Czyli to jest taki kask już... Ekstremalny. ProFrame jest lżejszym kaskiem. Natomiast Rampage jest już takim bardziej do ostrzejszej jazdy, bym powiedział. Okej. Okay. A o gogle są jakieś nowe modele, czy to są nowe tak kolory? Tak naprawdę są nowe kolory, więc to są Main'y, Airspace'y, View, więc tutaj tak naprawdę nowości, jeśli chodzi o modele, nie będziemy mieć. Natomiast no, kolorystyka troszeczkę zmieniona. A co w ochraniaczach nowego? No to tak. Takie mamy... pokazywałeś mi fajne obcisłe, takie dolegające, bardziej na enduro. No, no to tak naprawdę przyszły ochraniacze na łokcie, te sliwy enduro. Więc tutaj jest to nowa wersja, enduro pro. Czyli to jest taka lycra z ochraniaczem? Tak, no jest to delikatny ochraniacz, który ma nie krępować ruchów, natomiast oczywiście jest tutaj Defrigo, czyli po prostu ta pianka będzie się usztywniać w momencie uderzenia. Tu materiał taki oddychający. Dokładnie tak. Okay. Ma być lekkie, przewiewne. Co jeszcze nowego z ochraniaczy? Tak, no nowe modele launchów elitów. Czyli znany i lubiany ochraniacz w nowej wersji. Już jest taki bardziej pancerny. Jest to też tak naprawdę wkładany, natomiast no, grubsza wkładka i mamy też z boku dodatkową ochronę. Okej. A ten no, czyli to, Pro? Tutaj mamy Lancia Pro, no to... To jest nowy model? Nie, to jest... Czy nowa etykieta? Nie, to jest po prostu, one są miały takie etykiety, natomiast no, jest to ten najtrwalszy ochraniacz, który dodatkowo jest wyposażony w plastikową osłonę z przodu, którą można odczepić. No, to jest praktycznie niezniszczalne. A jeżeli chodzi o buty, bo widzę tutaj... Czyli te modele, które mieliśmy tak naprawdę, Fox wypuścił, czyli Uniony BOA. A ten nie jest nowy? A to jest nowy model, to jest oczywiście na platformę Union Canvas. Jest to nowy model, który nie jest aż tak pancerny jak tamte modele, nie jest taki wodoodporny. Bardziej materiałowy, przewiewny, bardziej przewiewny na pewno. Więc też ciekawa propozycja. Z nerek coś nowego? Nic tutaj nowego jeszcze nie mamy tak naprawdę, czyli te stare nerki z... Które były w poprzednim sezonie. Były w poprzednim sezonie. Czyli na nowe czekamy jeszcze. A z ochraniaczy dla dzieci? Z ochraniaczy dla dzieci, no dalej Titany, tutaj te Race'y, które są mocno pancerne. 179 zł to są ochraniacze na łokcie, tak? Tak, to jest z tej łokieć. Czyli za w miarę rozsądną kasę. Tak, no są jeszcze te Titany Piwi, jeszcze dla młodszych. I tutaj ceny tak naprawdę mamy około 90 zł za ochraniacz na kolana, 69 za łokcie. I tutaj to jest też, rozumiem, że dla dziecka. Tak, to jest dziecięcy ochraniacz, więc też jak najbardziej tutaj te base frame'y. Tych jeszcze też nie przyszło fajne. W większych rozmiarach. Na razie mamy tutaj tą M-kę, jeszcze coś przyjdzie. No, oczywiście buzery, czyli standardowe, plastikowe. Chyba najbardziej popularne, nie? Najbardziej popularne. Jest też oczywiście ten model z DFO. Z tyłu. Co to jest? Czyli no to jest tak samo, co jest zastosowane w ochraniaczach, czyli ten materiał, który się utwardza po prostu przy uderzeniu. Okej. Okay. Bidony jest... widzę, są jakieś nowe bidony na razie? Na razie nie przyszło nic więcej, czyli no kolorystyka taka, jaka tu jest. Myślę, że każdy się tam znajdzie dla siebie. Okej, okay. A jeżeli chodzi o odzież, bo koszulki widzę z krótkim, z czwartym rękawem dla dzieci. Dziecięce koszulki, flexery, rangery.
oraz najbardziej wytrzymałe, czyli Defendy, również też w wersji long sleeve jersey są. Mhm. Spodenki dla dzieci również się znajdą. A dla dorosłych co nowego? Młodzieży? Dla dorosłych w tym momencie przyszły ta bluza chyba nowa, bluzy, wiatrówki wodoodporne. Mhm. Więc tutaj to mamy, jest... to jest tak naprawdę mid-layer. A to? Natomiast tu mamy też tą bluzę, to jest Defend termiczny z kapturem i tutaj zastosowano Polarteka, więc no powinien tutaj naprawdę fajnie utrzymywać temperaturę. Mhm. Z tyłu natomiast mamy oddychającą materię. I tu Rangera widzę tą kamizelkę, tak? Tak, to jest kamizelka, czyli tego standardowa nie wiatrówka nie było. Teraz przyszło jeszcze, mamy taki sezon, gdzie no nie jest jakoś super z pogodą, więc no jest to przydatna rzecz. Czy to w sumie cały sezon się przyda, nie? Bo przyda jak się. Jedziemy gdzieś na górę i będzie wiało. Można to wsadzić też do nerki czy do kieszonki, jest to dość małych rozmiarów. No przyszły jeszcze, to jest wiatrówka, natomiast wodoodporna Rangera. Jest to też tak naprawdę po złożeniu małych rozmiarów, więc też przydatna opcja na jakąś gorszą pogodę. A ta kurtka? Czyli tutaj to jest wiatróweczka. Wiatrówka, to nie jest wodoodporne. W pewnym stopniu będzie, natomiast trochę impregnowane, ale jest, ale no tutaj raczej wiatrówka. Bym to stosował jako po prostu wiatrówkę. Okej, i ta odzież jeszcze będziemy coś uzupełniać? Ma nam jeszcze coś przyjść? Będą oczywiście jeszcze przychodzić nowe modele, mamy więcej jerseyów zamówionych. Ze spodni coś nowego? Tak naprawdę kolorystyka się zmieni, przyszły w tym momencie jeszcze w granacie Midnight Rangery. Czyli? Do czego to spodnie? No, czyli to są takie najbardziej podstawowy model, można powiedzieć. Ile one kosztują? Te modele w tym momencie to jest 549 zł. Okej. A z rękawiczek są jakieś nowości ze skarpetek, czy też kolorystyka się zmieniła? No, standardowo rangery, flexery. Mamy również rangery, sam ich używam. Są wodoodporne. Czyli takie na jesień, na pogodę bardzo fajne. Zamówiliśmy, bo to pytali klienci. Kolor, nie? Tak, to jest w ogóle Defend. Wind. Czyli też przeciwwiatrowy. Mamy rozmiary dla dzieci, mamy w ogóle modele dla dzieci, mamy, prawda? Jak najbardziej. Mamy dla kobiet się coś znajdzie? Tak, no tutaj mamy tak naprawdę wywieszone w tym momencie to, co jest z tego sezonu, czyli oczywiście jerseye, głównie flexer i ranger. Spodenki z wkładką również są. Skarpetki, czyli mamy skarpetki rangera, przepraszam, flexera z wełną merino, póki jeszcze jest pogoda jaka jest. Dłuższe również się znajdą, są też takie wodoodporne, więc no to myślę, że jeszcze póki wiosny nie ma, coś tutaj się na pewno będzie przydawać. Czyli Konrad, podsumowując, ubierzemy dzieciaka, ubierzemy panią, ubierzemy pana. Jak najbardziej. Dla wszystkich, którzy lubią sporty grawitacyjne, widzę jakieś jeszcze plecaki, gadżety, no tak, naklejki. Jeszcze mamy naklejki, jeszcze jakieś zostały, coś tam pewnie jeszcze przyjdzie. W sklepie internetowym naszym już jest pokazana cała kolekcja? Praktycznie cała, myślę, że do końca tygodnia powinna być już w całości. Ale w sumie i najlepiej jest nas odwiedzić na miejscu, Konrad ma dużą wiedzę, jak i inni sprzedawcy. Możecie wszystko przymierzyć, dotknąć, zobaczyć na własne oczy. Dokładnie. I co, zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki, Konrad. Dzięki. Strawberry on my lips, and sugar fingertips.